Cześć, witam Cię serdecznie w odcinku o znakach. Bardzo się cieszę, że tu jesteś, wiem, że długo czekałeś na ten film. I co najważniejsze, najważniejsze jest to, że ten film jest mega istotny w Twoim rozwoju i może mieć totalny wpływ na zmianę Twojego życia na lepsze, dlatego że dzisiaj Ci opowiem o znakach w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy nie słyszałeś. Znaki od wszechświata mają ogromny wpływ na Twój rozwój. Przede wszystkim na to, czy w tym rozwoju się na chwileczkę zatrzymasz, czy jednak popchniesz go znacznie wyżej. Powiem Ci, czym są te znaki, w jaki sposób je interpretować. Dzięki temu odcinkowi z pewnością zrozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi i poznasz swoją moc. Zrozumiesz, że za tym również kryje się. Uświadomienie sobie, jak bardzo jesteś potężną istotą. Ale zanim do tego przejdę, to powiem Ci, że to jest drugi odcinek, który nagrywam z podłogi. I najlepsze jest to, że mnóstwo z Was zwróciło właśnie na to uwagę, że nagrałam poprzedni odcinek z podłogi. I co chcę Wam powiedzieć? Dlaczego ja nagrywam z podłogi? W ogóle jest mi to tak wygodnie. Jestem jakaś taka mniej poważna, bo z pewnością obserwujecie mój rozwój i ten rozwój widać. Z każdym odcinkiem, a mianowicie mówię tutaj o ekspresji, o mojej ekspresji, wreszcie o podzieleniu się w pełni sobą. Nie tylko w jakimś tam stopniu, tylko w pełni. I to, co ja teraz robię, to jest moja totalna ekspresja tego, że ja w ogóle nie jestem poważna. Słuchajcie, jak zaczynałam ten kanał, to sobie myślałam o tym, że no dobra, gadam na bardzo poważne tematy i muszę być poważna. Ja w ogóle nie jestem poważna. Ja nie mam z powagą nic wspólnego, jestem zabawna. <laughs> Cały czas bym się tylko wygupiała I zrozumiałam, że czas najwyższy tę właśnie niepowagę wprowadzić do tych tematów, dlatego że ona pozwoli nam je przyjmować z taką większą otwartością. I przede wszystkim dzięki temu, że zaczniecie mieć. Dystans do swojego życia, łatwiej będzie Wam stać się dziećmi, a to jest jedyny cel Waszej drogi: uświadomić sobie boskość właśnie poprzez powrót do momentu, w którym nie mieliście żadnych programów, a ten, tym momentem jest Wasze dzieciństwo, jest Wasze narodzenie się. Być odważnym to być sobą, być odważnym to być niepoważnym i jestem totalnie niepoważna i słuchajcie, e, bardzo się cieszę, że tu jesteście, bardzo się cieszę, że lubicie jak się z wami śmieję, bardzo się cieszę, że właśnie takie formy odcinków są dla was najfajniejsze. Nie powiem, że już nie będę nagrywała za stołu, <laughs> to wszystko zależy od tego, czy tu będzie porządek, ale... Y z pewnością już teraz te odcinki nie będą aż takie poważne. To jest, to jest, to, to wam mogę zagwarantować. I ten temat jest bardzo istotnym tematem w Waszym rozwoju, dlatego że znaki mamy wszędzie dookoła nas, w momencie kiedy zaczynamy się przebudzać, zwłaszcza, tak? Czyli przeróżne godziny, piórka. Yy, tablice rejestracyjne. Ja pamiętam, że w pewnym momencie to miałam ich tyle, że nie byłam w stanie nawet, wiecie, na początku mojej drogi to było tak, że ja sprawdzałam sobie na internecie, co oznaczają cztery, nie wiem, czwórki, co oznaczają trzy trójki i tak dalej. I tych, yy, <laughs> tych, yy, tych takich moich yy, wpisywań, wpisywań, dobrze mówię, wpisywań, tego, tego mojego wpisywania w Google było tyle, że w pewnym momencie, jak nasiliły się te znaki, to ja już nie byłam w stanie nawet sprawdzać, dlatego że na przykład, nie wiem, miałam 12.12, .12, za, za chwilę była 12.21, a za sekundę była 12.22. <grywania> wszystkie te godziny są anielskie i wszystkie godziny miały jakieś znaczenie. Słuchajcie. Wyjaśnię Wam na początek właśnie tą podstawę, co oznacza w ogóle, że zaczynacie widzieć te godziny synchroniczne, kiedy zaczynacie widzieć rejestrację, kiedy nie wiem, akurat spauzujecie muzykę na minutę 11. Słuchajcie, to wynika z tego, że zaczynacie widzieć więcej, zaczynacie się synchronizować one nie mają jakiegoś tam bardzo konkretnego znaczenia, bo jeśli wejdziecie w jakąkolwiek godzinę, w jakiekolwiek w numery rejestracji itd., to dostrzeżecie fakt, że właściwie to wszystkie wnoszą coś bardzo podobnego. Podkreślają to wsparcie, które masz, ale wiadomo, że jak sobie wpiszesz, dajmy na to jest 21.21 .21, i sobie wpiszesz w internet, i nie wiem, ona oznacza coś tam, coś tam, to ty przeczytasz to i miała tak, to jest o mnie, to jest dokładnie to. Ale słuchaj, jakąkolwiek godzinę sobie nie sprawdzisz, to każda będzie dokładnie o tobie. Bardzo podobnie jest właśnie z, z, z horoskopami. Czasem jest tak, że spojrzysz na ten swój horoskop, wiesz, w ogóle nawet nie mam takiej sytuacji. Już abstrahując od w ogóle od całej astrologii, bo ten temat mnie nie, nie za bardzo interesuje. Natomiast jeśli chodzi o godziny, jeśli chodzi o te wszystkie znaki, jakie macie, to to nie jest, żeby faktycznie przekazać Wam coś bardzo konkretnego, że to jest informacja dla was, że bez tej informacji, to wy się w ogóle nie obejdziecie. Tylko to oznacza. Synchronizowanie się z zupełnie inną częstotliwością, z częstotliwością, na której Ty jesteś w stanie zauważać synchroniczność ze wszechświatem, tak? Czyli na przykład w momencie, kiedy jedziesz autem, nagle widzisz, nie wiem, trzy ósemki, trzy, czwórki na rejestracjach i akurat w tym momencie się spojrzysz, no nikt tego nie widzi, prócz Ciebie i ja w pewnym momencie myślałam, że kurczę, to każdy to widzi na 100%, jak je... może ja też to widziałam, tylko nie zwracałam uwagi kiedyś. Nie, naprawdę wiele razy miałam takie sytuacje, że jechałam z pasażerem i ten pasażer naprawdę nie widział tych, tych liczb, które ja widziałam. Tak jakby moją twarz ktoś zwrócił akurat w tym kierunku. I słuchajcie, ja właśnie bardzo mocno, bardzo mocno to obserwowałam, bo ja jestem bardzo taka szczegółowa i, ja, i techniczna. Więc ja chcę zawsze, jak w momencie, kiedy coś zaobserwuję, to ja chcę to jak najlepiej opracować technicznie, żebym ja to mogła super zrozumieć i super przekazać ewentualnie, jeśli ktoś się mnie o to spyta. Więc ja zrozumiałam, że. Te wszystkie znaki, które nam są pokazywane, są po to, żeby Tobie pokazać pewien etap w Twoim życiu, który się rozpoczyna. To nie są konkretne informacje, to jest po prostu info ogólne na zasadzie: masz wsparcie, popatrz, synchronizowałeś się z częstotliwością, na której widzisz coś, czego nikt inny prócz Ciebie nie widzi, albo po prostu ci ludzie, którzy są również na Twoim etapie. I, I to jest zaskakujące dla ciebie. To jest dla ciebie nowe, magiczne, niesamowite. I ty masz takie, wow, co mi to mówi, co mi to pokazuje. Nic ci to nie mówi, oprócz tych rzeczy, które ci powiedziałam. To nie jest żaden konkretny przekaz, to jest po prostu info dla ciebie, że, e, że, że, że zmieniasz częstotliwość, że nagle zaczynasz wychodzić z Matrixa, że zaczynasz wychodzić z miejsca, w którym ta synchroniczność ze wszechświatem była niemożliwa, bo byłeś bardziej jakby. W planecie Ziemia, aniżeli w duchowości. W połączeniu ze swoim duchem. Więc to będzie ta informacja. I teraz ci taki, taką ciekawostkę, która po prostu rozwalała głowy wszystkim na sesjach, które prowadziłam, że te wszystkie godziny, te wszystkie rejestracje i to wszystko, co widzisz, nie jest od aniołów. To jest od ciebie. Rozmawialiśmy już na temat y, czasu, że czas nie istnieje, że wszystko dzieje się tu i teraz, tylko z racji tego, że nie jesteś na tej częstotliwości, na której się y, dzieją inne rzeczy, to ich nie widzisz. Ale jeśli chcesz tak bardziej sobie przybliżyć ten temat, to zapraszam Cię do odcinka o częstotliwościach, y, o tym jak się dostroić. Z racji tego, że czas nie istnieje. To te sygnały wysyłasz sobie ty z najwyższej częstotliwości. Powiem to jeszcze raz. Ty, będąca obecnie na najwyższej częstotliwości, wysyłasz do siebie teraz wsparcie na zasadzie: hej, zobacz, zobacz ten numer, zobacz ten numer. Skąd ten moment, gdzie akurat, akurat głowa ci yy, się, się przekręci, żeby to zobaczyć? To ty, ty to robisz. Ty to sobie pokazujesz. Ok? Ja wiem, że to może być mocne, <laughs> ale jak przesłuchasz to raz jeszcze, to z pewnością dotrze w pewnym momencie. Mi mózg rozwaliło na samym początku. Jak to usłyszałam, to było nie wiem, z rok temu, może z półtora. Długo musiałam się do tego przyzwyczaić, aż w końcu zrozumiałam, że godziny, które widzę, Czyli to wszystko, co określam wsparciem od wszechświata, jest ode mnie, od Boga wewnątrz mnie, od Laury z najwyższej częstotliwości, która czeka, znaczy czeka. Ona nie czeka, ona tam robi swoje, aż ja się z nią synchronizuję. I teraz tak. Powiem Wam o takich historiach, właśnie z mojego życia, związanych z, z, ze znakami, bo ja niegdyś sądziłam, że te wszystkie znaki. Bo wiecie, już tutaj, tutaj Wam powiedziałam o tych znakach, które przychodzą do Was samoistnie, gdzie nie prosicie o nie, tak? Czyli godziny, rejestracje, no wszystkie numery, które się pojawiają, czy w piosenkach, gdziekolwiek. A, a teraz powiem Wam o znakach, o które prosicie. Czyli na przykład jest coś takiego, że prosicie. O dam Wam przykład z mojego życia. Miałam taką sytuację, że zaraz po przebudzeniu zdecydowałam o tym, że jednak wrócę na chwilę do tego swojego starego życia, a mianowicie do partnera, którego zostawiłam na tamten moment, o którym zresztą, yy, od którego się to wszystko zaczęło. Yy, wdzięczna jestem Ci za to, drogich Drogi mężczyzno. Yy, I mimo tego ogromnego cierpienia, mimo tego bólu fantastycznego, który ja przeżywam na tamtym moment, stracie po prostu wszystkiego, co miałam, po miesiącu, kiedy już wzmocniłam się, kiedy już stwierdziłam, dobra, poradziłam sobie z tym wszystkim, kocham siebie, wszystko jest ok, jestem ostrożna, jestem bezpieczna, wracam w ten temat. Po miesiącu. Yy, ja stwierdziłam, że okej, okay, yy, spotkam się z tym człowiekiem. No i przez pewien czas było, przez pewien czas, no też to, to trwało gdzieś z miesiąc, to było naprawdę wow! Na zasadzie kurczę. Tak, to on się zmienił, ja się zakochałam w sobie, on też mnie pokochał, on też tutaj... Się, no po prostu szaleństwo się wydarzyło, tak? Jakby wszystko to potwierdzało. I jak byłam z nim. To miałam non-stop godziny, non-stop, non-stop, po prostu bez przerwy widziałam, tylko mówię jeny, to pewnie mnie wszechświat wspiera, że dobrze zrobiłam, że do niego wróciłam. <laughs> tak sobie wmówiłam. No i lecę w ten temat. I Boże, jak mnie wszechświat wspiera, i te godziny, i to. Mówię, dobrze. Nagle przyszedł moment, gdzie kurczę, Coś mi tu nie gra, coś ja się, ja się nie zbyt czuję. Coś mi tutaj nie klika. Pierwsza sytuacja. Dobra, olałam temat, no bo przecież mnóstwo znaków dostałam piosenki, bądź z nim, wybacz mu i tak dalej. Oczywiście nie ma takich piosenek, ale wiecie o co mi chodzi. To były piosenki właśnie takie, że mniej więcej, mniej więcej z takim przekazem, więc ja. <laughs> no pewnie przy Biorąc pod uwagę fakt, że ja byłam nastawiona na takie przekazy, że ja po prostu chciałam tego przekazu na zasadzie: Boże, daj mi jakiś znak, że ja po prostu. wiesz, dobrze robię. Więc, milion akurat. Ja zwracałam uwagę tylko na takie piosenki. Nie zwracałam uwagę na piosenki, które, nie wiem. <laughs> nie, no chociaż mało jest piosenek o odejściu, ale nie zwracałam uwagi na takie piosenki, tylko oczywiście zwracałam uwagę na takie: wybacz, musisz wybaczać ludziom i tak dalej. Wybaczyć jedną drogą, aby z kimś to. to, to jedna sprawa, aby z kimś to już jest druga sprawa, więc to w ogóle nie, nie mylmy tego. Na tamten moment tego nie wiedziałam. No i druga sytuacja się wydarzyła, nie? Która już była dla mnie taka: o. Ogólnie to taki, nie wiem czy wiecie, ale na TikToku jest yy, yy, jakiś czas temu, widziałam taki gościu, gdzie na przykład kobieta opowiada jakieś toksyczności u mężczyzny, albo tam mężczyzna u kobiety, i ten facet lata z taką flagą, co nie, taką czerwoną. Biegnie i pokazuje, że, kurde, red flag to nie jest mężczyzna dla ciebie. To ja normalnie, słuchajcie, ta flaga to po prostu po twarzy, po twarzy ja dostawałam tą czerwoną flagą, a miałam takie co to wiatr, wiecie, totalna w ogóle, totalne zignorowanie tego, że, że ten facet mi pokazuje takie red flagi, a ja po prostu i facet z czerwoną flagą biega mi przed oczami, a ja, totalna olewka, co? Nie, że, że się zmieni, że on się udo uduchowił, to niemożliwe jest. I <laughs> wyobraźcie sobie, trzecia sytuacja, ale trzecia sytuacja już była takim hardcorem. Ja nie będę opowiadać o tych sytuacjach, bo to jest aż po prostu niewiarygodne. Zresztą nie chcę się wysypywać aż tak z, z takich tematów. Ale trzecia sytuacja też była takim czymś dla mnie, że nie dobra. Nie, 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 muszę się nad tym zastanowić. Muszę poświęcić sobie czas, bo ja, Cały czas jestem z tobą, cały czas jestem w tej przestrzeni, z Tobą, ja nie jestem w stanie się nawet zastanowić nad tym, czy co ja chcę dalej robić. I powiedziałam do siebie tak. Zapisałam to nawet w telefonie: Boże, błagam cię, daj mi znak, bo ja po prostu nie wiem, co robić. Nie wiesz, co robić, w ogóle tak jestem narratorem teraz tej całej sytuacji. Gość sprawia, że ty płaczesz, smucisz się, nie wiesz, kim jesteś, zakrzywia Twoją rzeczywistość, nie masz żadnego pojęcia, yy, czy yy, w sensie masz. Pojęcie, że on coś zrobił nie tak, a za chwilę on tak to wszystko przekręci, że wyjdzie na to, że to ty zrobiłaś coś nie tak, więc nie masz nawet pojęcia w ogóle, czy, czy, czy ufać sobie, czy nie ufać sobie, bo ten człowiek całkowicie zakrzywia twoje, twoją rzeczywistość. I właśnie ja zadaję sobie pytanie. Ja, za, ja mówię, do, mówię: Boże, błagam cię, daj mi znak. I na ten moment patrzę na to i widzę, jaki to jest absurd, że ja na tamten moment prosiłam Boga o znak, gdzie ja już na, tam, na, na, na moment proszenia o znak, ty znasz już odpowiedź. Tylko, że tak bardzo nie ufasz sobie, że chcesz, żeby ci ktoś po prostu, żeby Ci ktoś wyręczył, żebyś ty miała miał w sobie coś takiego, oho, Bóg powiedział, to ja to robię. Albo wszechświat powiedział to ja to robię, jakkolwiek to interpretujesz. I to jest tak, że ty na tamten moment już znasz odpowiedź, tylko ty po prostu musisz sobie na wszelkie możliwe sposoby potwierdzić, bo ty w ogóle kompletnie nie ufasz sobie. Bo ten człowiek tak, tak zakrzywił twoją rzeczywistość, że ty nie wiesz nawet, jak się nazywasz. No i proszę wtedy Boga o to wsparcie. I piszę sobie: Słuchajcie, jeśli mam odejść od tego człowieka, pokaż mi palmę, a jeśli nie, pokaż mi piórko. Dałam nie lada wyzwanie, bo zobaczcie, piórko to jest bardzo łatwo znaleźć. Idziesz do parku i masz pióro na piórze, a na tamten moment ja permanentnie chodziłam do parku i palmę na tak, że mam go zostawić. <grym> Czyli trudniejsze sobie wzięłam na to, że mam go zostawić, co nie? Kurde, <grym> jak się teraz to uświadomiłam. No, i słuchajcie, no i y, y, poszłam. Miałam taki dzień, gdzie sobie stwierdziłam, dobra, wyłączam telefon, żeby, żeby przez przypadek on do mnie nie dzwonił, żeby mi jeszcze bardziej nie zakrzywiał tej rzeczywistości, żebym ja faktycznie podjęła tą decyzję by myself, że to ja wymyślam, a nie że on mi tutaj mówi. Wyłą wyłączyłam więc tryb samolotowy. Pojechałyśmy z moją przyjaciółką i z córką na takie takiego mega miejsca dla dzieci, właśnie, i dla dorosłych również, gdzie. Mm, właśnie był taki hamaczek, moja przyjaciółka poszła z moją córką, tam się bawiło, ona powiedziała: Dobra, to idź na ten hamaczek i weź, po prostu zapytaj się siebie, tak? I ja se to, ja leżę na tym hamaczku i tak myślę: Kurczę, że ja nie mogę tak żyć, to nie może być tak, że ja tak będę żyła po prostu w nieskończoność, że się będę zastanawiała, co ja mam zrobić, że ja będę cierpiała, że będę się uciszać, że ja będę to, że będę tamto. I nagle powiedziałam do siebie: Okej. Okay, muszę go zostawić muszę to jest konieczne to jest konie... jeśli ja chcę być szczęśliwa jeśli ja chcę być szanowana jeśli ja chcę być brana pod uwagę w momencie kiedy mówię że słuchaj skrzywdziłeś mnie i nie atakowana że so, 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 masz jakiś problem to ja chciałam wybrać siebie ja taki, tak czułam wewnętrznie że człowiek który jest dla ciebie, nie będzie robił ci krzywdy w życiu, nie ma nawet takiej opcji. Ja podjęłam wtedy decyzję. Ja, ja okej, okay, zadzwoniłam do niej, spotkałyśmy się tam yy, przy pracy zabaw. I ja mówię, Nie, to jest mega bolesne, to jest. To naprawdę mnie skręcało wręcz, ale podejmę to, podjęłam tą decyzję, nie, jest, nie, nie chcę być z nim. Wrócę to mu powiem. No i wyobrażacie sobie, totalnie w ogóle ja podjęłam najpierw, ja podjęłam tę decyzję. Poszłam, e, poszłyśmy razem e, na zjeżdżalnię jakieś tak dalej i była tam taka zjeżdżalnia dmuchana. I ja się widziałam ją jak wchodziłam, bo ona była centralnie na wejściu. Stałam tam już jakiś czas, aż w końcu patrzę... Zjeżdżała moja córka, i ja tak patrzyłam na, na Elenkę, uśmiechałam się do niej. Mało tego, ja tam weszłam jeszcze, bo ona miała taki moment, gdzie się bała tam zjechać, więc ja musiałam tam wejść i zjechać z nią. Nic nie widziałam. Aż w końcu tak siedzę, tak patrzę, patrzę, idzie jakaś dziewczynka, ale wiecie co, to była tak piękna dziewczynka, że ja nie mogłam oderwać od niej wzroku. Wiecie, patrzyłam na Elenę jednym okiem i drugim na nią, na, na Elenę i na nią, bo po prostu ta dziewczynka była. Niebiańska, ona była prześliczna. I wyobrażacie sobie, że ona zaczęła wchodzić na coś, nie? Na tym, na tym dmuchańcu. I ona wchodzi, i ja tak patrzę, kurczę, żeby się, nie, żeby nie wywróciła się, nie? Ja tak patrzę na nią, patrzę. Widzicie na, na co ona wchodziła? Na palmę. <laughs> ja patrzę na nią, mówię. Patrzę na nią, co ona, niech ona zejdzie z tej palmy. Palmę? palma, pobiegłam, ja mówię Eliza, błagam Cię, popatrz na Elenę, pobiegłam szybko po torebkę, bo tam zostawiłam torebkę dalej biorę telefon, szukam tego co zapisałam, patrzę, a ja tam zapisałam palma, jeśli masz go zostawić ja po prostu miałam świeczki w oczach, K klęczałam akurat bo byłam przed tym i patrzę się w niebo mówię, boż <grywka> dziękuję Ci i wtedy sobie uzmysłowiłam Dopóki Ty wewnętrznie już nie podejmiesz tej decyzji, ten znak Ci się nie ukaże. Nawet jeśli czujesz, że znak Ci się pojawił wcześniej, zanim Ty faktycznie podjęłaś decyzję, to na pewno w środku, w momencie pytania o znak wszechświata Ty już znałaś odpowiedź. I od o tym to wszystko jest. Słuchajcie, najpierw decyzja, a później znak. Znaki od wszechświata to jest wspieram cię, siostro. Znak od wszechświata to nie jest ty masz to i to zrobić. Nigdy w życiu wszechświat nie mówić, co masz zrobić. To jest absurd. To by było nienormalne. Że gdybyś wszechświat ci mówił, co ty masz zrobić? Ty jesteś dzieckiem Boga, masz wolną wolę i, i wszechświat to jest Bóg, ty. Jak, wiecie, to się mówi wszechświat. Ja, ja uważam, że to jestem ja, też nazywam to wszechświatem, ale ja uważam, że to jestem ja, Bóg, wszystko istność, boska istność. Więc jakim sposobem Bóg by Ci mówił, co Ty masz robić? Dawał Ci znaki, co Ty masz robić. Znaki to wsparcie, znaki to nie odpowiedzi. Znaki to nie jest e, odpowiedź. Ty masz to i to zrobić. Nie. To jest odpowiedź, jest już Twoja, to jest tylko znak, to jest potwierdzam, wspieram Cię. Potwierdzam to, co ty myślisz, marzysz i tak dalej. Przyjrzyj się tym wszystkim sytuacjom. Słuchajcie, dlaczego ja w ogóle zdecydowałam się nagrać ten odcinek? Powiem Wam o kolejnym e, znaku, o, o właśnie kiedy ja już to sobie tak na, a, na Amen uświadomiłam. To miało związek z programem Źródło Bogactwa, który dla Was przygotowałam, bo zrobiłam tam 4,5 godziny materiału. Słuchajcie. Gdzie odpowiadam na pytania, czym jest bogactwo, dlaczego nie chcesz być bogaty, jak znaleźć równowagę. E... Tam jest 37 odpowiedzi na pytania związane z pieniędzmi. Czym jest są pieniądze, jak, jak, jak z... czym jest energia pieniądza. Wszystko, 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 wszystko. Co chcesz wiedzieć na temat pieniędzy, to tam jest po prostu full. I nagrałam 4,5 godziny materiału. I ja skończyłam ten materiał, i miałam takie w sobie: Boże, jaka jestem dumna z Ciebie, Laurko. Jaka jestem. Nie, nie. Ja... Tyle, co ja wyniosłam z tego y, programu, co do mnie przyszło, kiedy to nagrywałam. Jak bardzo to moje życie zmieniło pod kątem finansowym, pod kątem y, blokad wewnętrznych, nie tylko finansowych, ale przeróżnych blokad, jakie miałam, biorąc pod uwagę właśnie poczucie własnej wartości. I kiedy ja skończyłam ten wykład, to mówię Boże, ale to jest, to jest po prostu bezcenne, co nie? Tego się nie da określić w żaden sposób. To jest po prostu to jest warte wszystkie pieniądze tego świata, ten wykład. Ale do mnie przychodzi cena 111 złotych, co nie? Mówię jestem z nią na maksa zgodna. Powiedziałam sobie, Lauro, idziesz przez ten świat, naśladując Jezusa, mistrza, który pokazał, czym jest jedność z Bogiem, pokazał, co potrafi człowiek, kiedy jest w jedności z Bogiem, który przyszedł tu po to, żeby nam właśnie pokazać, że Ty. I Bóg jednym jesteście. I Ja mówię, podążam za Tobą, Mistrzu, bo Ty pokazałeś mi życie, które, które ja chcę doświadczać. I ja widzę Jezusa w obecnych czasach i wiem, że Jezus w obecnych czasach nie publikuje wykładu za 5000 złotych, albo za 2000 złotych, albo za 1000 złotych, nawet tak wartościowego. Tylko publikuję go w taki sposób, żeby każdy mógł sobie na niego pozwolić. Nie patrzyłam na to przez pryzmat siebie na zasadzie tyle i tyle godzin, mhm. tyle i tyle przygotowań, mhm. tyle i tyle mnie to kosztowało, zero. Tam nie ma w ogóle takich rozkmin w tym programie. Ja po prostu miałam, na myśl mi przyszło, w ogóle moja rejestracja to jest trzy jedynki, więc na, na moją myśl przyszło tylko trzy jedynki. Opublikowałam ten, ten wykład. Mało tego, zanim go opublikowałam, to jeszcze weszłam na, na, na stronę człowieka, który nie będę nawet mówić człowieka, który również działa w, w, te, w temacie, właśnie, mentorskim i tak dalej. Ja nie, nie uważam się za mentora bardziej mówczynię motywacyjną. Ja w, w, w tym kierunku się skłaniam. Że motywuję swoją mową. I weszłam właśnie na, na taką stronę, no i zobaczyłam ceny produktów tego człowieka. No i byłam zszokowana cenami i było, zaczęło mi być smutno. Ja nie zasmuciłam się z tego powodu, że, że ja nie umiem takiej ceny dać, tylko z tego powodu, że ja, że ja wiem, jaką wartość daje ten człowiek i że na tą wartość nie mogą sobie pozwolić, że mogą sobie pozwolić nieliczni tylko. Że wartość, którą przekazuje ten człowiek, to jest wartość, dzięki której on mógłby obudzić bardzo dużo ludzi, którzy, którzy na przykład nie mogą sobie pozwolić na takie wykłady. I ja z tego powodu się zasmuciłam. Wiecie dlaczego? Bo ja już nie określam, już od, od wielu miesięcy nie określam swojej wartości za pośrednictwem ceny. Produkt, fizyczny produkt się określa, yy, określa się jego wartość za pośrednictwem ceny, nie to, co robię ja, czy to, co robią inni mówcy motywacyjni. Kiedy organizuję jakiś stacjonarny event, to wiadomo, że muszę zapłacić wielu osobom tak? za to, że za wynajem lokalu, za jedzonko czy coś w tym stylu, ale kiedy tworzę produkt online, nie nie muszę w żaden sposób w cenie zawierać wartości tego produktu. Cena jest po prostu moją wolą i moją wolą była cena, która pozwoli mi na na takie fi fizyczne, ziemskie ruchy. Ale pozwoli ogromnej grupie ludzi dostać się do wartości, która jest warta miliony i która odmieni ich życie na amen, która odmieni ich życie do tego stopnia, że oni sami staną się bogaci. Jeśli sprzedaje wartość, która mówi o tym, jak stać się bogatym mentalnie i fizycznie, jak mieć dużo pieniędzy i nie czuć blokad w sobie, nie czuć krępacji, że ma się dużo pieniędzy, nie myśleć, że pieniądze nie są duchowe, to jaką miałabym cenę dać, skoro ta cena jest możliwa do osiągnięcia dla ludzi, którzy chcą wejść na tą drogę. Więc to nie ma nic wspólnego z tym, że ten program jest mało wart, bo kosztuje tylko 111 zł. Ten program jest wart milion 111 zł, ale ja nie potrzebuję pieniędzmi nadawać wartość ani sobie, ani niczemu, niczemu wokół mnie. Inny jest aspekt, kiedy tworzysz produkt premium, który jest produktem fizycznym. Albo produktem, który wymaga Twojej każdorazowej ingerencji czasowej. Wtedy jak najbardziej, ale w momencie, kiedy tworzysz produkt jednorazowo, nie musi on być produktem o tak wysokiej cenie, w momencie, kiedy ze swoim produktem chcesz dotrzeć do ludzi, którzy mają stać się bogaci. Którzy dopiero mają mieć wszystko dzięki temu produktowi. Ojej, ja się tak rozgadałam, a chodziło mi o to, że wam powiedzieć, jaki ja miałam znak. No i ja zdecydowałam o tym, że taka jest cena. Słuchajcie, nie dyskutowałam z nikim, z nikim nie dyskutowałam na temat tej ceny. Wrzuciłam tą cenę, wysyłam moim najbliższym ten produkt i oczywiście dostęp do niego. I kilka osób powiedziało mi, Laura, chyba żartujesz z tą ceną, że to jest za niska cena. Że z całym szacunkiem, ale ta cena jest za niska. Że 4,5 godziny materiału, odpowiedzi na takie pytania, coś, czego nie ma w ogóle w internecie, coś, coś czego nie ma w ogóle nawet w Polsce. 111 zł, serio? Nic mnie tak nie striggerowało. Ja po prostu tak mnie skręciła, jak to usłyszałam. Ja jestem wdzięczna na maksa za to, że to usłyszałam, ale mnie to tak striggerowało, że ja nie mogłam po prostu tego przeżyć. Tego dnia rozbolała mnie głowa. Tego dnia tak bardzo się źle czułam. I wyobraźcie sobie, że właśnie mówię do siebie, kurczę, no pokaż mi, że ja dobrą decyzję podjęłam. Daj mi znak, że ja dobrą decyzję podjęłam. Do siebie mówię, nie? I nagle idę, słuchajcie, pojechałam, do, pojechałam na miasto, zapomniałam w ogóle o tym temacie. Stała taka pani z, z konwaliami. I te konwalie, ja tak sobie popatrzyłam na nie i sobie pomyślałam: O, zaraz wezmę od Nie potrzebuję tych konwali oczywiście, ale wezmę od niej kurczę, bo kobicina tak stoi, wiecie, bardzo chciałam jej sprawić przyjemność. I mówię: Zaraz do pani wrócę, bo poszłam do Rosmana, jeszcze wchodzę do Rosmana, wychodzę. I mówię, to, to dwa bukieciki poproszę, to ile płaca? Ona mówi 30 zł. One były takie, o, o takie, co nie? O takie. Ja nigdy nie dyskutuję z ceną. Ja, i, I o tym Wam powiedziałam, ja nigdy się nie targuję i nie, nie dyskutuję z ceną, i Wam o tym powiedziałam właśnie też w tym programie, co to powoduje, w ogóle targowanie się. Ja, ja tylko wzięłam, ja po prostu wzięłam, otworzyłam portfel i wyciągałam te pieniądze, i tak tylko podniosłam wzrok do góry do niej, i tak. Spojrzałam na nią i tak powiedziałam do niej: Dwa, bu ona mówi, dwa bukiety, a ja, tak, no to 30 zł. I ja okej, okay, wyciągam pieniądze, daję jej, wydaje mi ona. Ja, ja nic nie zrobiłam, ja nic nie powiedziałam. Ja tylko, ja tylko po prostu spojrzałam się na nią w momencie, kiedy ona powiedziała, że 30 zł, to ja się spojrzałam na nią, żeby się upewnić. No bo zazwyczaj, wiecie, takie te kwiatki, no to jakieś tam, nie wiem, parę złotych zazwyczaj kosztują i. Yy, i po prostu chciałam się upewnić, czy to. Ty wzrok tylko zmieniłam, nie? I od, już odchodzę od niej, a ona do mnie mówi: No, wie pani, takie są czasy. To ja, wie pani, to ja nie mogę pracować za darmo. To ja musiałam zwiększyć cenę, no bo przecież to też świadczy o mojej wartości. A ja tak patrzę na nią i mówię: Ale proszę pani, ja się zgadzam z pani ceną. Jak najbardziej, oczywiście. Jestem z tym jak najbardziej zgodna, dlatego nic nie powiedziałam do pani, tylko pani zapłaciłam. I ona dalej za mną. No ale wie Pani, tyle lat już tu pracuje, tyle lat już stoję, no to trzeba się cenić. Trzeba się cenić, proszę Pani. A ja tak patrzę na nią, mówię, nie. Nie, kurczę, co ona mi gada? W sensie, wiecie, co ona mi gada do mnie w kontekście tych, tych moich rozkmin. Nie to, że co ona mi gada na zasadzie, co ona mówi, bo to, co ona mówiła, to... Zgadzam się z nią, jak najbardziej powinna taką cenę dać i to jest super, no bo ona musi się napracować, dojechać, postać, więc ja uważam, że jak najbardziej, tylko ja mówię, co na mi gada, wiecie, w kontekście tego mojego znaku, co myślę, kurde, ale ja nie jestem z tym zgodna w ogóle, no i tak odeszłam od niej i rozpłakałam się, słuchajcie, ja jeszcze jej powiedziałam na do widzenia, że ja się zgadzam z pani ceną i dlatego, y, dlatego za to tyle zapłaciłam i bardzo się cieszę, że pani taką cenę sobie wy, 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 wynalazła. Ja wiesz, wróciłam, idę stamtąd i normalnie się rozpłakałam, idąc po ulicy, bo mówię: Boże, ja nie chcę dać wyższej ceny. To nie jest ze mną zgodne, w ogóle to nie jest ze mną zgodne. I wyobraźcie sobie, że tego dnia. Już po prostu mnie tak głowa rozbolała. Wróciłam do domu, położyłam się, mówię prześpię się. Coś mnie rozbudziło. Ok, jadę. Pojechałam poszukać zachodu słońca. Zawsze robię w ten sposób, że jadę, szukam miejsca, z którego najlepiej widać zachód słońca. Akurat to była jakaś wioska, więc położyłam kocyk na, na masce samochodu, usiadłam i zaczęłam medytować. I mówię, Boże co tu się dzieje, dlaczego przecież ja byłam pewna tej swojej decyzji, przecież ja byłam pewna, że ja chcę dać to za 111 zł dlaczego dostałam wiadomość od, od moich bliskich dlaczego dostałam taką informację, że to jest ten, jeszcze ta kobieta na tej, na tej ulicy i zadaję sobie pytanie, Lauro o czym to jest, czy to jest w ogóle o pieniądzach znaczy tak, program źródło bogactwa jest o pieniądzach ale się pytam się, czy to jest o pieniądzach czy ty naprawdę Przecież Ty wszystko to ogarnęłaś, przecież Ty wiesz, że to nie jest o Twojej wartości, przecież Ty wiesz, że to nie jest o tym, że ile jest wart ten produkt, przecież Ty wiesz, o tym, jakby masz totalny luz z tym, ile to będzie kosztować, o czym to jest w ogóle. I nagle usłyszałam z wnętrza siebie, taka jest wola Boga. I nagle jakby milion kamieni ze, mną pospadało, ze mnie pospadało i tak sobie uświadomiłam... Czyli taka jest moja wola. Taka jest wola Boga, żeby dać tą cenę. I żadne komentarze, żadne znaki. Nic tego nie zmieni. I wtedy zrozumiałam, że te znaki, to był trening mojego zaufania do siebie, na ile ja ufam sobie, czy zmienię swoją decyzję pod wpływem dwóch komentarzy, pod wpływem tego, co mówi do mnie pani sprzedająca konwalie, to nie był znak na zasadzie, zmień cenę. Nie powinnaś dawać takiej ceny, bo ja byłam totalnie z nią zgodna. Ja miałam 100% zgodności, że ja chcę, żeby ten program źródło bogactwa kosztowało 111 zł. Bo tak i koniec. Kropka. I, i ja zrozumiałam, że to jest o tym, że to jest trening Twojego zaufania do siebie. Czy ty zaufasz tej swojej pierwszej decyzji? I ja wtedy, jak zostałam sama ze sobą, jak się o to z siebie zapytałam, to zrozumiałam, taka jest wola Boga, taka była moja wola od samego początku. Ja chciałam to zrobić za 111 zł, ja chciałam to strzelać, tylko zaczęły nagle do mnie spływać odpowiedzi, że nie, że to nie powinnaś, czyjeś obawy, czyjś strach, czyjeś oceny. Mnie w pewnym momencie przygasiły, ja w pewnym momencie skurczyłam się i już prawie się poddałam temu. Już sobie prawie pomyślałam: Boże, to ty nie masz, to ty nie myślisz o swojej wartości, to ty się nie cenisz. Aż w końcu, jak pojechałam na tą medytację, mówię: Boże, przecież to nie jest ocenieniu siebie, to nie ma z tym nic wspólnego. Przecież ty chcesz nieść tą wartość za pół że dlatego ty gadasz na YouTubie, dlatego ty to wszystko robisz. W ten sposób, a nie inaczej, bo Twoim celem jest obudzić świat, Twoim celem jest mówić do świata: hej, możecie być tak jak ja, możecie być szczęśliwi, możecie być pełni miłości, niezależnie od tego, co się dzieje w waszym życiu, możecie uwierzyć, że was jest Bóg, was jest wszystko, czego wy potrzebujecie, i tak naprawdę nic, nikt nie jest w stanie wam nic zabrać, dopóki na to nie pozwolicie. I ja zrozumiałam, że to jest trening mojego zaufania do siebie, i ja ten trening zdałam, znaczy zdałam, to nie jest o zdaniu nawet. To jest po prostu o tym, że ja ten trening przeszłam śpiewająco, nie poddałam się wierzyłam i wiedziałam, że ten, ta pierwsza moja myśl była tą właściwą. I też bardzo często jest tak, że macie na przykład pierwszą myśl na zasadzie muszę go zostawić, bo ten mężczyzna mnie krzywdzi i <śm> Odchodzicie, a nagle piosenka leci wybacz. I ty masz sobie takie, o, muszę mu wybaczyć, bo przecież taki znak dostałam od wszechświata, to nie był znak od wszechświata. Po prostu skupiasz uwagę na takich rzeczach i chcesz sobie udowadniać, że zrobiłaś coś nie tak, że popełniłaś błąd, podejmując taką decyzję. I nagle cały świat po prostu ci służy tymi wszystkimi znakami, które ci będą potwierdzać to, że ty popełniłaś błąd, po to, żeby móc wrócić do tego człowieka. Tak samo było w moim przypadku. I w ogóle to, a propos tego, to, to nie są testy, tylko to są treningi. Te, świat, Wszechświat Cię nie testuje. To nie jest na zasadzie, że Ty masz test i egzamin i Ty musisz zdać go albo nie zdać go, podejmując decyzję. To nie był test, to był trening. To był trening mojego zaufania do siebie, mojej świadomości siebie, po prostu wiary w to, że to, jak ja podejmę decyzję, to jest, to jest perfekcyjnie i idealnie. Więc... Wszechświat mówi efektami. Ty mówisz efektami. Podejmujesz decyzję, jest efekt, i, 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 i to, jest, to jest rozmowa ze wszechświatem. To jest rozmowa z tym, czy ty, ty dobrze zrobiłaś, czy ty źle zrobiłaś. Oczywiście to jest w cudzysłowie, bo nie ma dobrze źle. A propos tego dobrze źle, to dajcie znać, może nagram odcinek o prawie biegunowości. W ogóle to ja mam milion odcinków do nagrania, mam, mam chyba, z, nie wiem, z, z kilkadziesiąt w ogóle. Pomysłów, i najlepsze jest to, że codziennie spływa do mnie przynajmniej pięć yy, nowych. <laughs> więc no, na tym kanale będzie się dziać. Więc koniecznie zasubskrybujcie, bo będę do Was gadała z podłogi, z biurka, zewsząd, z krzesła, z auta. Może jeszcze. Wszechświat mówi efektami. Patrz na efekty w swoim życiu. Jesteś szczęśliwa. Czujesz się lekko, swobodnie, to jest, to jest ta decyzja, którą ty miałaś podjąć. Jeśli czujesz cierpienie, ból, smutek, non-stop, to nie jest decyzja, którą miałaś podjąć. Tyle. Wiadomo, inaczej jest w przypadku, kiedy na przykład, no nie wiem, decydujesz się wyjść z toksycznej relacji i nie wiem, no boli cię fakt, że nie jesteś już z tym facetem i cierpisz i płaczesz i, i, i ty masz wrócić do niego. Nie, 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 nie. To nie o to chodzi. To chodzi o, o też o to, jak w, taki, w jaki ty sposób postrzegasz też swoją przyszłość, bo jeśli zostaniesz w tamtej relacji, to wiesz doskonale, że przyszłość będzie taka, że będzie tego cierpienia nieograniczenie nie wiele i nie, nieustannie wiele. A y, kiedy na przykład podejmiesz decyzję o odejściu, to to cierpienie będzie trwało nie wiem miesiąc maks, aż po prostu nie uświadomisz sobie, kim ty tak naprawdę jesteś w tym wszystkim. Także poznaj swoją moc, to wszystko jest o Twojej mocy. To nie jest tak, że wszechświat Cię wyręcza i ci, i ci mówi, co Ty masz zrobić, a czego masz nie zrobić. Tak naprawdę to jest zawsze Twoja decyzja, tak naprawdę to jest zawsze Twoje, więc nie masz się co mm, przejmować, nie masz się co zamartwiać, po prostu żyj z totalną otwartością. Nie zastanawiaj się nad niczym, po prostu żyj na luzie, bądź wesoła, wesoły. Tak jak ja, ja w ogóle nie jestem poważna, wiecie? Ja w ogóle nie jestem poważna. Jestem tak niepoważnym człowiekiem. Żyję chwilą, a wszystko, wszystko, co, wszystko co jest potrzebne do tego, żebym czuła się dobrze, bezpiecznie, żeby moja rodzina była bezpieczna, to, to wszystko to mam. I to bezpieczeństwo nie wynika z pieniędzy, z rzeczy, które mam. To, to, to bezpieczeństwo wynika z tego, że my zawsze wiemy, że wszystko, czego potrzebujemy, jest w nas, a przede wszystkim, że Bóg nas prowadzi. I że jest przy nas, więc o czym my mówimy w ogóle? Czego się bać? Jak wierzysz Bogu, to w ogóle jak wierzysz, ufasz Bogu, to czego ty się boisz? Ilekroć yy, yy, przestajesz ufać, wierzyć, to oznacza, że przestajesz wierzyć Bogu, najwyższej sile na tej planecie. I jakkolwiek chcesz też yy, interpretować to słowo, to sobie interpretuj, bo to nie chodzi o Boga, który jest w kościele. Chodzi Boga o Boga, którym jesteś jako stwórca, jako twórca, jako kreator w sobie samym. I jako życie. I wiele innych przecudownych, przepięknych epitetów, pewnych światła i miłości. Daj znać, jak Ci się podoba ten odcinek. Koniecznie. Napisz mi. Słuchajcie, w lipcu 19-20-21 lipiec yy, będzie znowu możliwość przytulenia się do mnie i spędzenia ze mną weekendu na marynie. Ten weekend spędzić będą mogły tylko. Będzie mogło spędzić tylko chyba z 9 osób, więc, jak coś to możecie do mnie napisać. W każdym razie, jeśli chodzi o wykład, to będzie mogło tam przyjechać kilkadziesiąt osób. Opowiem Wam niedługo o tym, jak właśnie było na tym poprzednim wykładzie. Ale, tak czy siak, to chciałam Wam właśnie zapowiedzieć, mniej więcej. No i zapraszam Was do źródła bogactwa które jest po prostu takim sztosem, że to jest, to jest produkt. Mogłabym w sumie równie dobrze zrobić coś takiego na stronie, taki chwyt marketingowy, że wpisać milion sto tysięcy jedenaście złotych i przekreślić to i napisać sto zł, złotych, że macie taką promkę, że z miliona, że nie musicie zapłacić miliona. Kocham Was bardzo, życzę z pewnego dnia. Skilowki, nie zapomnijcie napisać komentarza, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. No i przede wszystkim, nie zapomnijcie udostępnić tego komuś, komu to pomoże, bo czas obudzić świat, ludzie drodzy, czas obudzić świat. <ścoughs> Kocham Was bardzo.